imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wilki w owczej skórze, fałszywi prorocy, drzewa, które przynoszą zły owoc. O tym dzisiaj słyszymy w Ewangelii Świętej. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca. Historia Kościoła pełna jest takich fałszywych proroków, takich wilków w owczej skórze, którzy wprawdzie usta mają pełne Najświętszego imienia Jezus, ale ich czyny nie są wypełnianiem woli Bożej. Mówią wprawdzie: Panie, Panie, ale nie czynią woli Ojca. Spójrzmy chociażby na reformację, na reformatorów XVI wieku. Ileż oni to nie mówili o Panu Jezusie i o Ewangelii, ale czy jednak czynili to, co Pan Jezus nakazał, czy spełniali wolę Ojca? Ewidentnie nie. Pozmieniali Pismo Święte, pozmieniali przykazania Pana naszego Jezusa Chrystusa, wzgardzili czystością, wzgardzili tym, co faktycznie do Pana Boga prowadziło, akceptując kłamstwo, akceptując wielożeństwo i różne inne deprawacje. Dalej, gdy spojrzymy na współczesnych reformatorów, na tych reformatorów epoki soborowej i posoborowej, oni też usta mieli pełne Najświętszego imienia Jezus. Gdy spojrzymy na dokument promulgujący nową mszę, to ileż tam nie ma odwołań do Pana Jezusa, ileż tam nie ma zapewnień, że oto teraz liturgia będzie lepiej prowadziła do Pana Boga. Ileż tam nie ma pobożnych tekstów. Jednak nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca. Nie ten jest dobrym pasterzem, kto wiele mówi o Panu Jezusie, ale ten, kto naprawdę przekazuje wolę Ojca, sam ją wypełnia i przekazuje ją. A więc ten, kto przekazuje nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc ten, kto przekazuje całe nauczanie Kościoła, całą tradycję Kościoła, to, co mamy przekazane w objawieniu, to, co Pan nasz Jezus Chrystus przekazał swoim apostołom i co Kościół przez wszystkie wieki wyznawał. Ten jest dobrym pasterzem, kto tego uczy. A ci reformatorzy epoki soborowej i posoborowej zapewniali wprawdzie, że to wszystko dla większej Bożej chwały, ale okazało się, że i teologia, i moralność, praktyka życia chrześcijańskiego, i liturgia, wszystko odwróciło się od Boga do człowieka. Z teologii, liturgii, życia kościelnego teocentrycznego, ukierunkowanego na Pana Boga, stało się to wszystko antropocentryczne, ukierunkowane na człowieka. W teologii moralnej nie jest już najważniejsze, co Pan Jezus powiedział, co Bóg nam przekazał. Nie. Tak jak teraz, w przypadku Amoris Laetitia. Pan Jezus wprawdzie powiedział, że każdy, kto opuszcza swoją żonę, bierze inną, dopuszcza się cudzołóstwa. Ale papież, gdy pisze swoją encyklikę, mówi, że no tak, wprawdzie tak jest, ale każdy przypadek roztropny duszpasterz powinien osądzić indywidualnie. Cóż tu można osądzać indywidualnie? Przecież Pan Jezus powiedział, że ten, kto żyje w takim związku, który jest bezpośrednią okazją do grzechu ciężkiego, ten po prostu popełnia ten grzech ciężki. Cóż tu można jeszcze dodać? To są warunki, których zmienić nie można. To jest wielowiekowe nauczanie Kościoła, bazujące na Piśmie Świętym. Przez wszystkie wieki Kościoła tak to było. To jest prawda wiary. Prawda wiary, którą Kościół zawsze wyznawał, że takie wchodzenie w ponowny związek po porzucenia swojego małżonka, swojej małżonki jest grzechem ciężkim. Życie w takim związku jest okazją permanentną do grzechu ciężkiego i do sakramentów przystępować nie można. Ale papież mówi dzisiaj: no każdy przypadek trzeba osądzić indywidualnie. Cóż to znaczy? To znaczy, że nie jest już najważniejsze, co Bóg powiedział. Najważniejsze jest to, że no przecież ci ludzie są tacy biedni. Trzeba jakoś im pomóc, ale nie bierzemy tu pod uwagę, że najbardziej pomagamy wtedy, kiedy mówimy jak jest.
kiedy wskazujemy, co do Boga prowadzi. Przekazania Boże są dane nam w ten sposób, że one nas rozwijają, że one nam pokazują, co jest naprawdę dobre. I nie lituje się nad człowiekiem ten, kto nie mówi mu, co trzeba naprawić. Nie lituje się nad człowiekiem chorym ten, kto nie mówi mu, jakie lekarstwo ma wziąć. Nie lituje się nad człowiekiem chorym ten, kto nie mówi mu o tym, że operację trzeba zrobić, nawet jeśli to jest operacja trudna i przykra. Litość w tym wypadku, miłość wymaga tego, żeby powiedzieć, że to i to trzeba zmienić, to i to trzeba naprawić. Są jeszcze takie ruchy w życiu Kościoła, które dzisiaj uchodzą za elitarne, za taką elitę życia katolickiego. Na przykład ruchy charyzmatyczne. Ruchy, które ewidentnie negują to, co Kościół zawsze praktykował, to, w co Kościół zawsze wierzył. Jeśli spojrzymy na katolicką ascetykę i mistykę, to wszyscy wielcy mistycy mówią: uwaga, nie wolno skupiać się w pobożności na uczuciach, na szukaniu takiej duchowej pociechy. I człowiek, który tego szuka, mówią wszyscy wielcy mistycy, ten człowiek zostanie zwiedziony przez szatana. Dzisiaj Kościół, zapomniawszy naukę wszystkich swoich świętych, wszystkich swoich mistyków, wybiera taką właśnie drogę. Drogę emocji, rozdmuchiwania emocji. Ta liturgia charyzmatyczna zawsze na to jest nastawiona. Nastawiona aby, na to, aby szukać, aby wzbudzać emocje, aby coraz bardziej wzbudzać te emocje, tak żeby one buzowały, wzbudzać taką odczuwalną pobożność. To jest droga, która prowadzi do zniewolenia przez złego ducha. Bo człowiek, który szuka pociech zamiast szukać Boga, tradycyjnie mówiło się, że trzeba szukać Boga pociech, a nie pociech Boga. Przede wszystkim Bóg, a On kiedy zechce, da lub nie da pociechę. A dzisiaj te, w cudzysłowie, elitarne ruchy katolickie szukają przede wszystkim pociechy, nie Boga. Jest to znowu antropocentryzm, ukierunkowanie na człowieka. To moje potrzeby, to moje uczucia, to moje emocje są ważne, a nie służba Boża. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca. Święty Jan, ten wielki, pierwszy mistyk, mówi, gdy mówi o miłości, tak proste słowa. Ten kocha Boga, to wypełnia przykazania. Tyle. Nie pobożność, miłość nie polega na tym, żeby szukać jakiś pociech, żeby wzbudzać jakieś emocje. A ten, kto tego próbuje, zbłądzi. Powiem, na tym poziomie duch nieczysty bardzo chętnie działa, bardzo chętnie daje pociechy po to, aby zwieść ku swoim knowaniom. Ale są jeszcze rzeczy może mniej oczywiste. Są również takie ruchy, które na sztandarze mają nawet mszę świętą trydencką. A jednak trzeba powiedzieć, że są to ruchy fałszywych proroków, wilków w owczej skórze. Z jednej strony mogą to być tacy, którzy wprawdzie mszę świętą trydencką odprawiają, ale jednocześnie wszystkie te antropocentryczne reformy epoki soborowej i posoborowej uważają za mniej lub bardziej dobre. Ci, którzy twierdzą, że ta rewolucja, która się wydarzyła, to albo się nie wydarzyła, albo w sumie to tak naprawdę wcale zła nie była. Gdy szukamy dobrego pasterza, to musimy słuchać, co on mówi. Czy on naprawdę naucza tak, jak Kościół nauczał zawsze? Czy on potwierdza swoimi słowami to, co Kościół nauczał zawsze? Czy wprowadza tam jakieś nowinki? Nowinki właśnie w duchu tego antropocentryzmu, czyli w duchu modernizmu. Czy on naucza czegoś zupełnie innego? I tu przejdziemy do drugiego punktu. Mogło też być tacy pasterze, którzy właśnie im mszę trydencką mają na sztandarze i krytykują błędy współczesne, ale jednocześnie nie powtarzają po prostu tego, co Kościół nauczał zawsze. Nie przekazują po prostu Bożego objawienia, tylko szukają innych źródeł informacji. Szukają innych objawień. Podążają za prywatnymi objawieniami. Arcybiskup Lefebvre, gdy mu doniesiono, że była jakaś wizjonerka, która powiedziała, że tak, arcybiskup to jest jedyny, który ma rację, to arcybiskup powiedział: nie wolno nam do takich rzeczy się przywiązywać. I to było tak bardzo mądre. Dlaczego? Dlatego, że wobec objawień obowiązuje podobna zasada, co wobec tych pociech duchowych. Święty Jan od Krzyża powtarza to jak refren w swoich dziełach, że człowiek, który chce
pociech, albo chce niezwykłych wydarzeń, właśnie objawień, mistycznych doświadczeń. Człowiek, który tego szuka, dostanie, ale od złego ducha, a nie od Boga. I mówiono o tym, że nawet człowiek, który ma prawdziwe objawienia, który wszedł już w stany mistyczne, taki człowiek, gdy on przywiąże się do tych objawień, to zły duch próbuje, będzie próbował tam wejść ze swoimi fałszywymi objawieniami i będzie próbował tą duszę w ten sposób zwieść na manowce. Dlatego znowu wszyscy wielcy mistycy Kościoła, cała tradycja ascetyczno-mistyczna mówi o tym, że człowiek w obliczu tych objawień powinien zachować dystans. Powinien powiedzieć, nie, ja tego nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Bóg daje te objawienia, to On i tak osiągnie swój cel. On doprowadzi do tego, żeby one przyniosły ten owoc. Jeśli to jest owoc tylko dla samego wizjonera, to Bóg bez problemu sprawi, że ten owoc zostanie osiągnięty nawet wtedy, gdy ten człowiek nie chce tych objawień. A jeśli to ma być owoc dla całego Kościoła, to Pan Bóg natchnie, doprowadzi innych do tego, żeby zaakceptowali, żeby przyjęli, żeby to się rozniosło. Pan Bóg potrafi. Natomiast jeśli to jest od złego ducha, to wtedy, gdy człowiek to odrzuca, to nie wyrządzi to szkód. Dlatego znowu święty Jan od Krzyża nieustannie powtarza, że nie wolno tych objawień szukać. Jeśli są, to trzeba się od nich dystansować i ich nie chcieć. A już na pewno nie wolno tak po prostu za nimi ślepo podążać, zanim zostały przez Kościół potwierdzone. I teraz w tych czasach wielkiego zamętu, kiedy urząd nauczycielski nie może wiarygodnie potwierdzić tych objawień, które gdzieś tam się zdarzają nieustannie, przecież to jest czas, w którym trzeba się powstrzymać od podążania za takimi objawieniami. Bo tak jak mówi cała tradycyjna ascetyka i mistyka Kościoła, człowiek, który rzuca się na takie objawienia, który chce za nimi podążać, który ich chce, tam na pewno zły duch zacznie mieszać, zacznie dawać swoje objawienia, zacznie, nawet jeśli to zaczęło się od Pana Boga, to zły duch na pewno tam wejdzie i zwiedzie taką duszę na manowce. I oczywiście, że w takich fałszywych objawieniach pełno jest Najświętszego imienia Jezus, pełno jest różnych pobożnych myśli, pełno jest dokładnie tego, co ludzie chcą usłyszeć. Dlatego fałszywe objawienia są bardzo, bardzo pobożne w cudzysłowie, a jednocześnie zdradliwe, wtrącające tu i tam takie drobiazgi, które zwodzą na manowce. Przede wszystkim takie drobiazgi, które sprawiają, że człowiek coraz bardziej się przywiązuje do tych objawień, że to są właśnie te prawdziwe słowa Boże, że tutaj jest mądrość, że to jest właśnie ta mądrość na te czasy, że to jest właśnie to, co Pan Bóg chce wam powiedzieć, właśnie to, co tutaj słyszysz. No i po kolei odchodzimy od nauczania Kościoła, od objawienia, od tego, co Pan Jezus przekazał apostołom i idziemy coraz dalej w stronę tego, co w tych wizjach słyszymy, a co na pewno od Boga już nie pochodzi. Bo człowiek, który z takim nastawieniem, który przywiązuje taką wagę do tych objawień, zgodnie z całym nauczaniem mistycznym Kościoła, z całą ascetyką i mistyką Kościoła, taki człowiek na pewno zostanie zwiedziony i na pewno tam zły duch się w to wtrąci, aby taką duszę zwieść na manowce. A więc podążajmy za tymi pasterzami, którzy przekazują nam Boże objawienie. To, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał, to, co Kościół zawsze nauczał, a nie podążajmy za tymi, którzy szukają nowinek, którzy chcą właśnie jakichś najbardziej aktualnych, najnowszych, najwspanialszych, najbardziej przekonywujących i najbardziej docierających do człowieka współczesnego objawień. Strzeżmy się tych wilków w owczej skórze. Mogą też być też tacy prorocy, fałszywi prorocy, którzy wprawdzie mszę trydencką odprawiają, wprawdzie za prywatnymi objawieniami nie podążają, a jednak ich nauczanie również nie jest głosem dobrego pasterza. Po czym poznać takiego zwodziciela, takiego wilka w owczej skórze? To są tacy księża, którzy zamiast przekazywać nauczanie Pana Jezusa, zamiast prowadzić duszę do zbawienia, wykorzystują kazania do tego, żeby robić jakieś osobiste docinki, żeby krytykować bez miary i bez potrzeby. Żeby ogłaszać, krytykować, komentować, wypowiadać się na wszystkie możliwe tematy. Żeby mówić właśnie o wszystkich możliwych bieżących sprawach, a nie mówić o tym, co duszę do zbawienia prowadzi. Nie mówić, nie przekazywać Bożego objawienia. Po to jest kazanie, aby duszom przekazywać prawdziwą naukę, przekazywać objawienie, przekazywać to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał.
a nie po to, żeby załatwiać swoje osobiste sprawy, nie po to, żeby dyskutować z wszystkimi możliwymi, którzy jakoś tam się nam narazili, nie po to, żeby krytykować jakieś tam bieżące sprawy, które nie są szczególnie istotne. Szukajmy takich pasterzy, którzy naprawdę nasze dusze do Chrystusa prowadzą, którzy przekazują to, co Kościół zawsze nam przekazywał, którzy przekazują nam Boże objawienie, a nie takich, którzy szukają wszystkiego innego, nie takich, którzy bronią tych bezbożnych reform, nie takich, którzy podążają za prywatnymi objawieniami zamiast za tym, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał, zamiast za całą ascetyką i mistyką Kościoła. Nie podążajmy za tymi, którzy wykorzystują mszę świętą, wykorzystują kazalnicę do tego, żeby załatwiać swoje prywatne sprawy. Szukajmy tych, którzy naprawdę nas do Pana naszego Jezusa Chrystusa prowadzą. Szukajmy tych, którzy nie tylko mówią Panie, Panie, ale tych, którzy spełniają wolę Ojca, czyli którzy sami przykazania wypełniają i którzy uczą, jak te przykazania wypełniać, którzy przekazują całą naukę Pana Jezusa. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa w trakcie tej mszy świętej, abyśmy potrafili rozpoznać tych wilków w owczej skórze, strzec się ich i podążać za tym, co Kościół zawsze nauczał. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.